Witajcie! Sezon ogórkowy, jakim jest lipiec, obfituje w parę ciekawych premier oraz przesunięć z czerwca. Zaczynamy! Kolejny dodatek do gry, która wyzwala mnóstwo pozytywnych emocji wśród grających, przynosi nam miasteczko z Dzikiego Zachodu do trybu zombie, broń Raygun Mark 2 oraz 4 mapki do multiplayera, The Tor, most z autami, Uplink, miejsce do zarządzania satelitami, Rush, paintballowe pole oraz Cove, tropikalna wyspa. Tokitori 2+, to kontynuacja gry o dzielnym kurczaku, który ratuje swoje rodzeństwo. Logiczna przygodowa gra, w której dostajemy odpowiednie narzędzia na każdy etap do rozwiązywania ciekawych zagadek. Fatality powraca do korzeni, a konkretnie na pecety. Póki co wyrwać kręgosłup będą mogli ci, którzy zakupią wersję cyfrową, zaś pudełkowa pojawi się już na początku sierpnia. Gra będzie usprawniona pod względem wizualnym, co pozwoli zaspokoić grafikoholików. Futurystyczny shooter z trzeciej osoby, gdzie wcielamy się w członka Echo Składu walczącego przeciw groźnej korporacji. Gra oferuje także tryb kooperacji do nawet 4 osób, co daje dodatkowo 6 godzin rozgrywki. Już czwarty raz będziemy mogli pomóc odeprzeć atak kosmitów na Ziemię, jako członek jednostki specjalnej. Za grę odpowiadają twórcy tytułu, więc możemy się spodziewać powrotu do korzeni. Tydzień po premierze na pecety także i gracze klocków będą mogli powalczyć wampirem toczącym walkę ze złowrogą korporacją. Tak, mowa tutaj o Dark. Za gorąco na dworzu? Elektronicy wyszli naprzeciw fanom futbolu amerykańskiego i oto wychodzi NCAA Football 14. Chociaż wątpię, aby ten tytuł był u nas tak popularny jak inne sportowe gry. Także 9 lipca wychodzi MMO shooter traktujący o przetrwaniu ziemian. Jeżeli lubicie wręcz piękne widoki jak na produkcję MMO, ciekawych przeciwników i wyzwania, gra czeka na was z otwartymi ramionami. Gameplay z wersji beta można sprawdzić na moim kanale. Dodatek do Cywilizacji 5 oferuje nam 9 nowych frakcji, w tym dla nas bliska opcja polska, a konkretniej ludności pod wodzami Kazimierza III Wielkiego. Twórcy także dodali większą interakcję z dobrami kultury, czy chociażby brania udziału w kongresach światowych. Zła informacja dla fanów Kapitana Olimara. W tej części zostanie zastąpiony 4 bohaterami. Są nimi dziewczyna o różowych włosach, łysy generał, mały chłopiec o zielonych włosach oraz wysoki, smukły mężczyzna. Będzie można sterować wszystkimi naraz, jak i w kooperacji. Mając do wyboru jedną z postaci z kilkudziesięciu, naszym zadaniem będzie przejście kolejnych etapów, a więc co wyróżnia tą produkcję od innych? Losowe generowanie poziomu. Jedyne na co mamy wpływ to poziom trudności, zależnie od którego mamy więcej bądź mniej pułapek. Jednocześnie znienawidzona i pokochana po zapowiedziach nowa odsłona Halo, w której możemy postrzelać z widokiem z góry. Jedynymi platformami docelowymi jest PC z Windowsem 8 oraz tablety. Ślimacze tempo nabiera tutaj innego znaczenia. Oto przed państwem Turbo Super Stunt Squad. Gra traktująca o wyścigach ślimaków na podstawie filmu animowanego wytwórni DreamWorks. Przygodówka point and click, w której to jako mieszkaniec podziemia musimy sprawdzić, co się stało z boskimi wiatrami dbającymi o prawidłową cyrkulację krainy. Gra ma być staroszkolnym, wymagającym produktem, zatem fani logicznych zagadek, oczekujcie. Niebieskie stworzonka powróciły do świata gier. Gra platformowa oparta ma być o scenariusz filmowy urozmaicony dodatkowymi wątkami, oczywiście złym jest Gargamel, ponoć nie ma być spoiler. MOBA wprost od Valve wreszcie doczekuje się właściwej premiery, chociaż od dawna gra to tysiące ludzi, miliony, a kluczy w każdym bądź razie do bety jest więcej niż ludności na całej planecie. Czy nazywana największą konkurencją dla LoL'a gra zdetronizuje króla? Pokażę najbliższy czas. Tower Defense z pierwszej osoby tym razem wkracza na konsolowe poletko Sony. Dla zainteresowanych na kanale jest krótki gameplay z tej produkcji, którą można zakupić także na Steam.
Ciepło przyjęta gra o zombiakach trafia na pecety i szykuje się hit na sezon ogórkowy. Premiera Kruka przesunięta na lipiec. A o czym jest sama gra? Otóż mamy do czynienia z przygodówką point and click, gdzie wcielamy się zarówno w tytułowego Kruka, który jest złodziejem, jak i detektywa, który ma zamiar go złapać. Oficjalne i pełnoprawne DLC opowiadające historię czterech postaci. Wybory dokonane w pierwszym sezonie mają wpłynąć na rozgrywkę, której fabuła jest pomostem między sezonami i składać ma się z 5 epizodów. Gorące lato przynosi nam wyścigi licencyjne z kategorii NASCAR. Będziemy mogli pościgać się z prawdziwymi zawodnikami własnoręcznie pomalowanym samochodem. Połączenie akcji i RPGów, gdzie wcielamy się w żądnego sławy bohatera. Do wyboru będzie 6 dostępnych postaci. Elfa, krasnoluda, wojownika, amazonki, maga oraz czarodziejki. Gra oferuje zabawę w kooperacji do 4 osób. Humorystyczna strategia science fiction kładąca wielką uwagę na aspekt społecznościowy. Fabuła toczy się w przyszłości, a bohaterami są postacie drugoplanowe, za wygląd których sami odpowiadamy, ponieważ wiele aspektów ma być typowych dla Simsów. Kolejna gra przesunięta o miesiąc, tym razem Shadow Returns, czyli krzyżówka genetyczna fantasy i cyberpunku. Wcielamy się tu w szefa grupy Shadowrunnerów, czyli najemników. Każda z kierowanych przez nas postaci ma swoje unikalne umiejętności, pozwalające wykonać konkretne zadanie. Do grona MMO trafia kolejny tytuł, lecz tym razem sponsorowany przez samych graczy w Kickstarterze. Akcja dzieje się na planecie Rydan w klimatach science fiction. Humor, hack and slash i Metallica. W sumie to nie chodzi o zespół, a imię pani naszego bohatera, który musi pokonać jej rywalkę. Fabuła jest nieskomplikowana, oto mamy dwie wiedźmy, które są ze sobą w stanie wojny, a my jako sługa jednej z nich musimy zabić tą drugą. Lecz to nie jest takie proste, dlatego że musimy najpierw się wyszkolić, wykonując różne głupie zadania. Jeżeli gustujecie w grach sportowych, oto nadchodzi cricket. Produkt oferuje wszystkie stadiony, które brały udział w Pucharze Ashes Cricket w 2013 roku i w porównaniu do poprzedniczek oferuje lepszą oprawę audiowizualną. Kolejna w tym miesiącu gra point and click i tym razem pobawimy się w detektywa. Akcja dzieje się w latach 50. w Ameryce, a naszym zadaniem jest odnalezienie koleżanki Heleny. O prawie równy miesiąc przesunęła się premiera Heroes of the Loot. To przygodowa gra RPG nastawiona na exploring, umieszczona w rozpikselowanym, generowanym losowo podziemnym świecie. Planszówka zrobiona na grę PC, gdzie jest... Tak, nadal planszówką. Wcielamy się w jednego z 14 bohaterów w poszukiwaniu artefaktu Crown of Command. Mała dziewczynka, duchy, straszny dom, sytuacje paranormalne. To w sumie podstawa do stworzenia horroru, ale twórcy dodali nam coś jeszcze. Zagadki logiczne. Jak to wyjdzie w praniu, tym bardziej, że to debiutancka produkcja Nightlight Interactive, dowiemy się na samym końcu lipca. W lipcu wyjdzie także Walter. Gra platformowo-logiczna, w której kierujemy postacią zmieniającą stan skupienia, dzięki czemu przemieszczamy się przez przeszkody. Dziękuję za uwagę, to już wszystko na ten miesiąc, mamy bardzo dużo do ogrania, cześć!